Największa operacja militarna największej wojny w historii świata. Batalia, w której wzięła udział największa liczba żołnierzy i która przyniosła najwięcej ofiar. 22 czerwca roku 1941 3 300 000 ludzi, wyposażonych w ponad 3000 czołgów, dziesiątki tysięcy samochodów, a nawet 600 000 koni, ze wsparciem 2 500 samolotów bojowych miało podjąć ofensywę na froncie o szerokości liczącym aż 1500 kilometrów. Na rozpiętości takiej, jaka dzieli Zatokę Fińską od Morza Czarnego. Takiej wojny nie wydawał dotąd nikt. Strategiczny plan III Rzeszy nie został zrealizowany, a broniący się Sowieci pomimo początkowego pasma upokorzeń w końcu pozbierali się i przeszli do kontrofensywy. Zakończyli ją 3,5 roku później w Berlinie. Marzenie o panowaniu nad światem stało się początkiem końca projektu politycznego III Rzeszy i Adolfa Hitlera. Operacja Barbarossa zmieniła układ sił w Europie, a także co najważniejsze konfiguracje mocarstw biorących udział w II wojnie światowej. To, co działo się ze światem później w wymiarze wojskowym i politycznym, było w znacznym stopniu konsekwencją decyzji Hitlera o przekroczeniu przez Niemców linii Bugu. Operacja Barbarossa. Jak Hitler przegrał wojnę już w 1941 roku? To odcinek zrealizowany we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont. Jego nakładem ukazała się książka brytyjskiego dziennikarza Jonathana Dimbleby. Operacja Barbarossa. Operacja Barbarossa to do dziś dla Niemców najważniejsza cezura okresu III Rzeszy. A przez lata w RFN to właśnie data 22 czerwca 1941 uważana była za właściwy początek II wojny światowej. To właśnie do jesieni roku 1941 Niemcy, zachłyśnięci zdobyczami Hitlera w Europie, nadal nie wiedzieli, co to znaczy słowo porażka. Z nastaniem pierwszych mrozów brutalnie mieli odczuć na własnej skórze znaczenie tego słowa. Właśnie na wschodnich, niegościnnych rubieżach kontynentu wytrzebiona została największa liczba niemieckich żołnierzy, a setki tysięcy już nie wróciło z obozów jenieckich na Syberii. Tylko że to wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Jeszcze latem roku 1941 młodzi Niemcy wysyłani na wschód wierzyli, że ofensywa miała dać rasie panów przepustkę do panowania nad światem. W książce Jonathana Dimblebiego obok analizy politycznej i dość ogólnego umówienia przebiegu działań frontowych przytaczane są listy i wspomnienia Niemców wysyłanych na podbój Rosji. Podbój, który stał się dla całego ich pokolenia koszmarem. Książka jest według mnie sensownym podsumowaniem, czym dla społeczeństwa III Rzeszy i komunistycznej Rosji była totalitarna władza. Ogarnięci obsesją przywódcy popełniali błędy, nie licząc się zupełnie z życiem swoich obywateli. Cały plan Barbarossa narodził się oczywiście w głowie Adolfa Hitlera. Operacja militarna III Rzeszy przeciwko ZSRR wzięła swą nazwę od 12-wiecznego cesarza, germańskiego króla wojownika Fryderyka Barbarossa, mającego przydomek Rudobrody. Cesarz ów, zgodnie ze średniowieczną legendą ożywioną w XIX wieku przez niemiecki romantyzm, miał cały czas spać ze swoimi rycerzami w jaskini w górach Kyffhauser w Turyngii i obudzić się w godzinie największej próby Niemiec i przywrócić narodowi jego dawną chwałę. Co ciekawe, początkowo plan Hitlera miał mieć kryptonim Operacja Otto, nawiązując do innego cesarza, Ottona I, który także z upodobaniem jeszcze w X wieku walczył na wschodnich rubieżach. Jednak w grudniu 1940 roku zmieniono nazwę na Unternehmen Barbarossa, co można literalnie tłumaczyć jako Przedsięwzięcie Barbarossa. Tylko że w gruncie rzeczy imponująca nazwa okazała się trefna. Jakby Hitler zapomniał albo nie doczytał, że ów znamienity cesarz, który prowadził wraz z królem Anglii Ryszardem I i królem Francji Filipem II trzecią wyprawę krzyżową, utopił się w 1190 roku w niewielkiej rzece Salew na południu Turcji. Podobno w czasie brawurowej przyprawy, a inni twierdzili, że w czasie kąpieli.
751 lat później to samo stało się z planem brawurowego ataku Hitlera. Niemiecki przywódca utopił swój projekt polityczny III Rzeszy, mierząc zbyt wysoko, obierając cel, który był możliwy do zrealizowania, ale tylko przy niezwykle skutecznej realizacji. Tej w kluczowych momentach zabrakło. I właśnie dziś opowiemy o błędach. O błędach głównodowodzącego Adolfa Hitlera. Ogromna w swej skali operacja militarna, która miała zapewnić panowanie nad światem, zgniecenie bolszewizmu i co najważniejsze, dostęp do żyznych pól Ukrainy i roponośnych pól Kaukazu, okazała się początkiem końca III Rzeszy. Plan Barbarossa, pod patronatem historycznego wodza Cesarstwa Niemieckiego, ostatecznie pogrzebał swojego autora. Analiza pierwszych tygodni ofensywy Wehrmachtu nasuwa podejrzenie, że zwycięstwo latem 1941 roku było w zasięgu Niemców. I to wcale nie mróz, czy wcześniejsze rozmąknięte rosyjskie bezdroża, gdzie grzęzły kolumny pancerne, zadecydowały o porażce najeźdźców. Co było przyczyną? Właśnie o tym opowiem w tym odcinku. Preludium. Gra wywiadów. Zanim jednak doszło do niefortunnych miesięcy sukcesów i błędów, skutecznych uderzeń i totalnej niekonsekwencji niemieckiego sztabu, warto wspomnieć, dlaczego w ogóle doszło do tego ataku, kto o nim wiedział i dlaczego Józef Stalin zignorował mobilizację ponad 3 milionów Niemców i rozmieszczenie ich wojsk oraz sprzętu przy własnej granicy. Jest oczywiście bardzo ryzykowne próbować przewidzieć, w jakim kierunku Hitler użyje swojej machiny militarnej. Może w każdej chwili podjąć próbę inwazji na naszą wyspę. To będzie ciężka próba, przed którą nie możemy jednak się wzdrygać. Ale jest wiele znaków, które wskazują, że naziści podejmą próbę zdobycia Spichlerza na Ukrainie i pól naftowych na Kaukazie jako środków, za pomocą których będą chcieli złamać opór anglojęzycznego świata. Gdy Winston Churchill wypowiadał te słowa, Wielka Brytania była w Europie ostatnim bastionem. Niemcy wprawdzie nie wygrali bitwy o Anglię, ale mieli kontynent w posiadaniu. I to nie tylko Europę od Narwiku aż po Francję. Oddziały Afrika Korps walczyły w północnej Afryce, zagrażając kontrolowanemu przez Brytyjczyków Egiptowi. Łodzie podwodne Kriegsmarine szachowały alianckie statki na Atlantyku. Gdy więc brytyjski premier odważnie głosił swoją prognozę, że Niemcy chcą dotrzeć na Kaukaz, nie wierzył w nią dosłownie nikt. Pomysł, że sprzymierzeni paktem o nieagresji Niemcy i Sowieci, od lat wspierający się militarnie, tworzący wręcz totalitarny konglomerat przemysłu zbrojeniowego, rzucą się sobie do gardeł, brzmiał jak abstrakcja. To nikomu nie mogło się opłacać. Ten plan ekonomicznie i politycznie był zupełnie bez sensu. Dwa totalitarne mocarstwa przecież wspólnie gładko rozebrały Europę Środkową. Podzieliły się nią. A Hitler miał zabezpieczone wschodnie rubieże i mógł koncentrować się na Libii, Egipcie, a także na Bałkanach. Mało tego, Rzesza i ZSRR właśnie podpisały kolejną wielką umowę handlową opiewającą na 650 milionów marek. Związek Radziecki dostarczał Niemcom większość surowców, także tych potrzebnych do walki na południu i na Atlantyku. Niemieccy żołnierze byli w tym czasie na tak dużej liczbie frontów, że tylko szaleniec otwierałby jakikolwiek kolejny. Tym szaleńcem okazał się Hitler. Niezależnie od poglądów, jakie głosił Winston Churchill, w kręgach brytyjskiego wywiadu panowało przekonanie, że oś Moskwa-Berlin jest nierozerwalna. Z kolei sama Moskwa także nie podejrzewała, że sojusznik szykuje się do zerwania paktu o nieagresji i ataku. Józef Stalin nie chciał o tym słyszeć i był przekonany, że każde doniesienie o zbrojeniach III Rzeszy, planach ofensywy, to gra brytyjskiego wywiadu. Można powiedzieć, że praktycznie do 22 czerwca 1941 roku Stalin bardziej wierzył Niemcom niż własnym generałom i agentom wywiadu. Wcześniej, jeszcze pod koniec lat 30., przeprowadzał szereg czystek, eliminując wielu zdolnych dowódców, z których najczęściej wyroki śmierci otrzymywali ci mający swoje zdanie. Ginęli też ci najbardziej zasłużeni, wręcz legendarni.
Michaił Tuchaczewski, 7 najwyższych dowódców, straciło życie w roku 1937. Skala terroru zastosowana przez Stalina wobec armii była ogromna. Od maja 1937 roku do września 1938 aresztowano lub usunięto z wojska ponad 35 tysięcy oficerów. Była to metoda na eliminację niepokornych, bo na pewno nie sposób na modernizację armii. O ile oskarżenia z czasów tzw. Wielkiej Czystki sprowadzały się często do współpracy z Niemcami, to gdy przyszły faktyczne doniesienia związane z działaniami III Rzeszy, Stalin zupełnie je ignorował. Ostrzeżenia o planach Hitlera trafiały na jego biurko regularnie od wielu miesięcy przed rokiem 1941. Później, gdy następowała koncentracja Niemców na wschodzie, to przekonali oni Rosjan, że to relokacja wojsk wynikająca z zagrożeniem działaniami brytyjskiego lotnictwa. Tak, Stalin bardziej ufał Hitlerowi niż własnemu otoczeniu. Tymczasem sowiecki wywiad miał naprawdę bardzo dobre informacje. Ich źródłem był niemiecki dyplomata Rudolf von Schelicha, zwerbowany przez NKWD pracownik Wydziału Informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie. To on dowiedział się, że wojna zostanie ogłoszona w marcu 1941 roku. Jego źródło musiało być kimś wysoko postawionym, gdyż wiedział nawet to, że inwazji mają dokonać trzy grupy armii dowodzone odpowiednio przez trzech feldmarszałków. Data inwazji, jak informował później, miała być ustalona wstępnie na 20 maja. Kolejną przesłanką planów Niemców było wyselekcjonowanie wszystkich mówiących po rosyjsku oficerów i podoficerów i przydzielenie ich do odpowiednich sztabów. Von Schelicha przekazywał, że Niemcy przygotowują pociągi o rozstawie rosyjskim, a to była ważna informacja. W ZSRR rozmiar torów wynosi 152 cm, ale już na ziemiach polskich 143,5. I wjazd niemieckich pociągów na przyszłe podbite tereny wymagał odpowiedniego rozstawu kół. Trudno było o lepszy dowód planowanych działań na wschodzie. Stalin mimo tego nie wierzył w doniesienia agenta. Sowieci mieli jeszcze lepsze źródło informacji i to z miejsca zupełnie nieoczekiwanego. W Tokio operował jeden z najbardziej wartościowych szpiegów II wojny światowej, Richard Sorge. Urodzony na Kaukazie Niemiec, w Japonii pracował jako dziennikarz i zdobył zaufanie wojskowego attaché ambasady III Rzeszy Eugena Otto. A ten był na tyle nieostrożny, że dzielił się z rodakiem wszystkimi informacjami, w tym dążeniem Niemców do tego, by Japonia jednocześnie zaatakowała ZSRR ze wschodu. Sorge miał jeszcze bardziej precyzyjne plany ataku. Przekazywał Sowietom bardziej dokładne daty oscylujące wokół 20 czerwca. Tylko że Stalin nie dość, że nie traktował doniesień za wiarygodne, to jeszcze miał wyrobione osobiste zdanie o agencie, twierdząc, że jest alkoholikiem i kobieciarzem zmanipulowanym przez obce wywiady. Wydaje się, że sowiecki przywódca był zaplątany w swoje obsesje i paranoidalne przeświadczenie, że to Anglosasi chcą za wszelką cenę skłonić go do rozpoczęcia wojny z Hitlerem. Jeszcze 3 kwietnia 1941 roku Churchill wysłał do Stalina tajną wiadomość ostrzegającą go o planach Hitlera. Niektórzy historycy, tacy jak Sean McMeekin, twierdzą, że Brytyjczycy wykorzystywali już wtedy dorobek polskich kryptologów Enigmy. Czyli wcześniej, zanim Alan Turing osiągnął efekt swoich prac dopiero w lipcu 1942 roku. Wielka Brytania, choć w tym czasie obroniła się przed Niemcami, to od końca 1940 roku była w Europie osamotniona. Stany Zjednoczone pomagały jej gospodarczo, ale był jeszcze dalekie, choć od przekonania własnej opinii publicznej, że w ogóle myślą o przystąpieniu do wojny. Zresztą nawet amerykański ambasador w Londynie, ojciec Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, Joe Kennedy, sympatyzował z Niemcami, za co wręcz został odwołany przez Roosevelta i definitywnie odsunięty od polityki. Stalin wiedział, że Japonia nie zaatakuje go na wschodzie, ale jednocześnie cały czas podejrzewał, że to Brytyjczycy liczą na jego konflikt z Niemcami. Uznawał, że wywołanie jego wojny z Hitlerem to cel imperialistów z Londynu i podchodził z pełną nieufnością do wszelkich doniesień, uznając je za prowokację.
Choć na temat takiej postawy Stalina i rzekomej naiwności zdania wśród historyków są podzielone. W książce Dimlebiego wyraźnie jest przedstawiona owa naiwność. Sowiecki dyktator do ranka 22 czerwca 1941 roku tkwił w przekonaniu, że Niemcy nie zaatakują. Jednocześnie w innych źródłach przytacza się dość dużą liczbę spotkań Stalina z dowództwem wojskowym na początku czerwca, a także inny fakt. W połowie maja Armia Czerwona przemieściła znaczne siły ze wschodnich obwodów wojskowych w okolice granic z Rzeszą. Jednocześnie NKWD wiosną zwiększyła obsady wojskowych komisarzy politycznych aż o 3000 etatów. Do dziś nie wiadomo, w co grali i na co liczyli Sowieci. Odnośnie komisarzy, to werbowani przez Sowietów nie wiedzieli jeszcze, na co się decydują. Warto tu przypomnieć słynny rozkaz z 6 czerwca. Według niego Wehrmacht był zobowiązany mordować na miejscu każdego pełniącego tę funkcję. Akt pierwszy. Gdy Niemców witają kwiatami. Rosjanin jest człowiekiem niepełnowartościowym. Armia nie ma prawdziwych dowódców. Wiosną osiągniemy wyraźny punkt szczytowy w kadrach dowódczych, w sprzęcie, w wojskach. U Rosjan zaś będzie utrzymywał się niewątpliwy stan głębokiego zastoju. Jeśli armii takiej zadamy jedno potężne uderzenie, jej katastrofa stanie się nieuchronna. To oczywiście słowa Hitlera o swoim sojuszniku. Sojuszniku, z którym napadł na Polskę. Dla Hitlera zniszczenie Związku Sowieckiego przestało być już teoretyczną wizją opisywaną w Mein Kampf, ale stało się pilną koniecznością. Był przekonany, że jeżeli uda mu się wyeliminować Związek Sowiecki z wojny przed rokiem 1942, to Stany Zjednoczone skupione na Pacyfiku nie zdecydują się na pomoc Europie. Plany niemieckiego ataku rodziły się już od grudnia 1940 roku, gdy Hitler wydał dyrektywę 21, rozkaz inwazji na Związek Radziecki. Niemiecki plan wojskowy zakładał posunięcie się aż do hipotetycznej linii biegnącej od portu Archangelsk na północy Rosji do portu Astrachań nad Morzem Kaspijskim. Utworzenie tzw. linii AA. W ten sposób najważniejsze miasta, tereny przemysłowe i rolnicze ZSRR znalazłyby się pod niemiecką kontrolą. Wszystko miało zacząć się wcześniej, ale operacja w Jugosławii opóźniła realizację planu na koniec czerwca. Sytuacja na Bałkanach nie była bez znaczenia, gdyż około 350 tysięcy niemieckich żołnierzy wspieranych przez 700 samolotów w kwietniu wyruszyło z Rumunii w kierunku Belgradu i zdobyło stolicę Jugosławii. W tym samym miesiącu 680 tysięcy żołnierzy wspieranych przez 1000 czołgów i 700 samolotów wdarło się do północnej Grecji. 27 kwietnia generałowie Wehrmachtu robili sobie zdjęcia pod Akropolem. Wiosna na Bałkanach mogła opóźnić atak Niemiec na wschodzie o co najmniej miesiąc. Okazało się później, że mógł to być czas, którego zabrakło do zdobycia Moskwy. Ostatecznie w połowie czerwca do ataku zgromadzono ponad 3,5 miliona żołnierzy niemieckich, a także innych narodów sprzymierzonych z Niemcami. Hitler utrzymywał, że to wręcz krucjata cywilizowanego świata przeciwko mongolskiemu imperium, jak określał bolszewizm. I warto się nad tym zatrzymać, gdyż dziś w wielu krajach nie pamięta się o tym, że brały udział w szerokim froncie sprzymierzonych z Hitlerem. Najliczniejsi byli Finowie i Rumuni, ale w operacji mieli wziąć udział także i Węgrzy, Włosi, Słowacy, francuski legion ochotniczy do walki z bolszewizmem, a także chorwacki pułk piechoty. Większość z sił sprzymierzonych włączonych została do walki dopiero latem, ale na przykład około 100 tysięcy Rumunów walczyło od pierwszego dnia inwazji, odbierając Sowietom zajętą wcześniej przez nich Besarabię i Bukowinę. 3 miliony niemieckich żołnierzy, którzy rozpoczęli tę największą wojskową operację w dziejach, zostało podzielone na 3 grupy armii, z których każda otrzymała na lato 1941 roku określone zadanie. Grupa Armii Północ. Dowódca feldmarszałek Wilhelm von Lipp. Wiekowy weteran, pamiętający jeszcze czasy armii cesarskiej XIX wieku.
Do maja 1941 roku był dowódcą na froncie zachodnim. Jego zadaniem było opanowanie państw bałtyckich. Prawdziwym celem było jednak zdobycie przed zimą Leningradu, kolebki bolszewickiej rewolucji. Zamiast święta obchodzonego 7 listopada, ulicami Petersburga miała przejść defilada Wehrmachtu. Grupa Armii Środek. Dowódca Fedor von Bock. Były oficer sztabu generalnego z czasów I wojny światowej. W 1939 roku dowódca grupy Armii Nord nacierającej na Polskę z Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego. Później zdobywca Paryża. Za zdobycie Smoleńska latem 1941 roku miał mieć obiecane od Hitlera przemianowanie tego miasta na Bockburg. Oczywiście jego najważniejszym zadaniem było zdobycie Moskwy. Von Bock uważał jednak, że najpierw trzeba unicestwić sowieckie armie wokół stolicy, a nie przedzierać się do samego miasta. Grupa Armii Południe. Feldmarszałek Karl Rudolf Gerd von Rundstedt. Były generał Reichswehry, który odszedł przed wojną w stan spoczynku, aby wrócić na operację zajmowania przez Niemców Sudetów, a później kampanię wrześniową, gdzie dowodził zgrupowaniem Armii Południe wdzierającym się do Polski i walczącym m.in. pod Bzurą. Von Rundstedt stanął na czele Naczelnego Dowództwa na Wschodzie. W ramach operacji Barbarossa jego celem miało być opanowanie Ukrainy z Kijowem, Krymu, a docelowo dotarcie aż nad Morze Kaspijskie. 22 czerwca o świcie ambasador III Rzeszy w Moskwie, hrabia Friedrich von den Schulenburg, wręczył Wiaczesławowi Mołotowowi formalne wypowiedzenie wojny z uzasadnieniem. Niemcy rozpoczęły inwazję wskutek sowieckich przygotowań do wojny. Gdy już zaczęła się realizacja planów, okazało się, że Rosjanie są do obrony kompletnie nieprzygotowani. Oczywiście zdarzały się incydentalne przypadki stawiania dłuższego oporu, jak choćby tygodniowa obrona Twierdzy Brzeskiej. Obrona, która później stała się propagandowym symbolem. Ale Niemcy w tym czasie w swych działaniach byli wyjątkowo skuteczni. Grupy pancerne szybko nacierały w kierunku celów. Zostawiały za sobą dziesiątki kilometrów przestrzeni. Radzieckie lotnictwo zostało sparaliżowane, zniszczone, zanim samoloty poderwały się z ziemi. Tylko pierwszego dnia zbombardowano 1800 radzieckich samolotów. Grupa Armii Północ ruszyła w kierunku Leningradu, pokonując 800 km w 3 tygodnie. Już w połowie lipca była tylko 100 km od celu. Obywatele Rosji, Rosjanie, słuchajcie, słuchajcie. Tu mówi Naczelne Dowództwo Armii Niemieckiej. Przez 24 lata żyliście w nędzy i strachu. Obiecano wam wolne życie, a dostaliście niewolnictwo. Obiecano wam chleb, a dostaliście głód. Jesteście niewolnikami bez żadnych ludzkich praw. Tysiące pośród was umierają codziennie w obozach koncentracyjnych i na mroźnych pustkowiach Syberii. Śmierć ciemiężycielom narodu rosyjskiego. Obalcie swoich tyranów. Tak, niemiecka propaganda na falach eteru w języku rosyjskim apelowała do mieszkańców ziem zaatakowanego Związku Radzieckiego. Celem grupy Armii Centrum był Smoleńsk, a później Moskwa. Najpierw jednak w pierwszym tygodniu działań druga grupa pancerna dowodzona przez generała Heinza Guderiana i trzecia grupa pancerna generała Hermana Hotta okrążyły trzy rosyjskie armie i wzięły do niewoli ponad 320 tysięcy ludzi. Działo się to w rejonie Białegostoku i Mińska. Gdy Stalin o tym się dowiedział, miał wypowiedzieć słynne słowa wspomniane przez Anastasa Mikojana. Lenin zostawił nam wspaniałe dziedzictwo, a my żeśmy wszystko przesrali. W tym czasie niemieckie grupy pancerne parły naprzód, łącząc się po drugiej stronie Smoleńska 27 lipca w okrążeniu. Dwie kolejne rosyjskie armie zostały uwięzione i zniszczone, a kolejne 300 tysięcy żołnierzy wzięto do niewoli. Grupa Armii Południe kierowała się na Kijów, stolicę Ukrainy i bramę do bogatego w węgiel Zagłębia Donieckiego. Tu działania były dla Niemców najcięższe, gdyż dopiero 8 sierpnia otoczyli dwie radzieckie armie, biorąc do niewoli 100 tysięcy ludzi i dotarli do linii Dniepru. Oblężona została także Odessa nad Morzem Czarnym. Twardym orzechem do zgryzienia okazał się Krym, co możesz obejrzeć w innym odcinku na kanale
odcinku Tam, gdzie rosną żelazne krzyże. Krym i operacja Barbarossa 1941-1942. Pod koniec lata Niemcy stawali się ofiarami własnego sukcesu. Kolumny pancerne przemieszczały się zbyt szybko. Linie dostaw stawały się rozciągnięte. We wrześniu odległości stawały się również coraz większą barierą do prowadzenia działań. Poza tym wszystkim, największym problemem w realizacji operacji Barbarossa stawał się sam niemiecki przywódca, Adolf Hitler. O ile na terenach podbitych wcześniej przez ZSRR, takich jak Ukraina, Litwa, Łotwa czy Estonia, Niemców witano jak wybawicieli, to na rdzennie rosyjskich ziemiach zachowywali się oni z nieokiem znaną zajadłością. To pozwoliło Stalinowi zmobilizować naród do obrony, jednocześnie nie uwiarygodniało niemieckiej propagandy. W marcu przed atakiem Hitler przekazał 200 dowódcom Wehrmachtu, że na ziemiach rosyjskich każdy rodzaj ataku miejscowej ludności na wojsko powinien być traktowany z całą surowością, włącznie z doraźną egzekucją wykonaną bez procedury sądowej. Hitler wydał także rozkaz zabijania na miejscu komisarzy politycznych. Ta wojna miała być prowadzona w inny sposób niż wszystkie poprzednie. Ponadto Niemcy przed atakiem przyjęli tak zwany plan głodowy. W ramach prowadzonej na terytorium Rosji wojny miało być zagłodzonych około 20 do 30 milionów ludzi. Tylko że te nieludzkie działania w przeciwieństwie do celów wojskowych nie zostały zrealizowane. W pewnym momencie Adolf Hitler stał się nieracjonalny. Wtedy z początkowego szoku po ataku, który do końca nie wierzył, otrząsnął się Józef Stalin. Z archiwów znane jest jedno zdjęcie pokazujące dyktatora w szoku, załamanego, gdy dowiedział się o ataku. Ponoć opuścił Kreml, podobno zamknął się w swojej willi w Kuncewie i pił. Aż 12 długich dni zajęło mu zebranie się i wygłoszenie słynnej radiowej przemowy do narodu z 3 lipca. A była to przemowa inna od wcześniejszych, pozbawiona akcentów ideologii komunizmu, ale z silnym naciskiem na zjednoczenie narodu w obronie tzw. Matki Rosji. To przemówienie Stalina miało być przełomowe. Jednocześnie na Kremlu rozpoczęło się szukanie winnych. Najwyższym stopniem i najważniejszym z nich był generał Dmitrij Pawłow, a także wielu innych wysokich dowódców frontu zachodniego i 300 oficerów. Wszyscy stanęli przed sądem już 22 lipca 1941 roku. Gdy ogłaszano wyroki śmierci, pod Smoleńskim dochodziło do starcia, które można uznać za jedno z najważniejszych bitew tego etapu wojny. Bo było to pierwsze starcie, w którym oddziały Armii Czerwonej stawiły poważny opór siłom Wehrmachtu i poważnie opóźniły ofensywę wojsk Osi w głąb Związku Radzieckiego. Akt drugi. Obłęd Hitlera. Pierwszy zarys operacji Barbarossa, zawarty w dyrektywie Hitlera nr 21, dyrektywie jeszcze z 18 grudnia 1940 roku, zakładał, że działania wojskowe doprowadzą do zajęcia większości zachodniej części Związku Radzieckiego. Miało to zaspokoić pragnienie uzyskania zasobów naturalnych i Lebensraum, przestrzeni życiowej. Większość wysiłku skierowano na kierunki leningradzki i moskiewski. Jedynym sformułowanym celem dla Grupy Armii Południe było zniszczenie sił bolszewickich na zachód od Dniepru i opanowanie Zagłębia Donieckiego. Tak realizowano plan do końca czerwca. Jednak w sierpniu 1941 roku priorytety zaczęły się zmieniać. W sierpniu kolejna dyrektywa Hitlera nakazywała zajęcie Krymu, który był szczególnie niebezpiecznym przyczółkiem Sowietów do działań Niemców na Ukrainie. Dyrektywy Hitlera wydawane w wilczym szańcu nie były kwestionowane przez jego najbliższe otoczenie. Jedynym, głośno sprzeciwiającym się i wyrażającym odmienne zdanie był generał Franz Halder. Był to dowódca, pod którego kierownictwem opracowany został plan Barbarossa. Uważa się, że w znacznym stopniu przyczynił się do pierwszych zwycięstw. Latem 1941 roku Halder artykułował, że zdobycie Moskwy powinno być absolutnym priorytetem działań armii. Po pierwsze, wiedział, że to na froncie centralnym znajdują się największe siły sowieckie, a po drugie, przecież Moskwa była centrum rządowym ZSRR. Jej opanowanie oznaczało dezorganizację sowieckiej władzy, która w tym czasie planowała już przeniesienie się do Kujbyszewa, leżącego u zbiegu rzek Wołgi i Samary.
ponad 1000 kilometrów na południowy wschód od stolicy. Około 1000 zakładów przemysłowych w Moskwie, w tym obiekty, nawet takie jak Kreml, miało być zaminowane i gotowe do wysadzenia. Większość maszyn przemysłowych i fabryk przemysłu zbrojeniowego przeniesiono za Ural. W ciągu całej drugiej połowy 1941 roku koleją i transportem kołowym w głąb Związku Sowieckiego przemieszczono aż 12 milionów ludzi. Błąd Hitlera polegał na tym, że Moskwa była zawsze ważniejszym celem dla niemieckiego naczelnego dowództwa niż dla niego samego, mającego ostateczny głos w sprawach strategicznych. Przeniesienie głównego nacisku z frontu centralnego na Leningrad na północy i na Ukrainę na południu było do pewnego stopnia rozsądne z militarnego punktu widzenia, biorąc pod uwagę słabość grupy armii centrum po bitwach smoleńskich i jej zagrożenie na flankach. To w pewnym momencie zadziałało na korzyść Niemców i doprowadziło do zniszczenia ogromnych sił sowieckich w okolicach Kijowa. Zaprzepaściło jednak jedyną realną szansę Niemiec na ostateczne zwycięstwo w roku 1941. 8 września 1941 roku rozpoczęło się oblężenie Leningradu przez wojska niemieckie. Oblężenie, które niemalże całkowicie odcięło miasto od reszty kraju. Blokada tego miasta trwała prawie 900 dni. Rosjanie okupili to milionem ofiar, z których większość zmarła z głodu lub mrozu. Niemcy po dojściu pod Leningrad zrezygnowali z próby szturmu. Wyszli z założenia, że prędzej czy później wezmą miasto głodem. Dziś można stwierdzić, że w całej operacji Barbarossa kluczowy był sierpień oraz decyzja Adolfa Hitlera, który rozproszył siły, zmieniając ciężar ataku na północ i południe. To wtedy właśnie nowym celem stało się wyeliminowanie sił radzieckich wokół Leningradu i Kijowa. To oznaczało opóźnienie ataku na Moskwę. Kiedy w ramach tzw. operacji Tajfun przystąpiono do działań mających na celu zdobycie stolicy i atak wznowiono 30 września, wojska niemieckie zostały osłabione, a Sowieci zgromadzili nowe siły do obrony miasta. A wtedy zaczynała się także jesień. 7 października 1941 roku spadł pierwszy śnieg i szybko stopił się, zamieniając drogi i otwarte tereny w błotniste pułapki. Zjawisko to znane jest w Rosji od wieków i nazywa się rasputica. Niemieckie grupy pancerne zostały znacznie spowolnione. Zaczęło się teraz oczekiwanie na mróz, który utwardzić miał nieprzejezdne drogi gruntowe. Dodatkowo Rosjanie zdecydowali się zastosować znaną z poprzednich czasów, a przede wszystkim z czasów wojny ze Szwecją w XVIII wieku i Napoleonem w XIX, taktykę spalonej ziemi. 17 listopada stawka wydała rozkaz numer 428. Rozkaz, który potwierdzał, że dla Sowietów żaden środek nie jest zbyt ekstremalny, nawet jeżeli uderza najbardziej we własnych obywateli. W celu wyparcia nacierającego wroga z zajętych przez niego wsi i zmuszenia go do zamarzania na śmierć na otwartej przestrzeni, oddziałom armii sowieckiej wydano rozkaz spalenia i zniszczenia wszystkich skupisk ludności znajdujących się od 40 do 60 km od niemieckich linii frontu i 20 do 30 km na prawo i lewo od dróg stanowiących osie natarcia wojsk niemieckich. Zadanie mieli realizować bohaterscy radzieccy partyzanci. Wcześniej w rocznicę rewolucji, tradycyjne święto sowieckie 7 listopada, Stalin zadecydował o organizacji defilady. Całe jego otoczenie uznawało to za ponury żart, gdyż wojsko i kraj były w rozsypce. On jednak nie żartował, a zdjęcia z uroczystości obiegły cały kraj. Listopad był tymczasem nie tylko coraz zimniejszy, ale czas także działał na niekorzyść Niemców. Z jednej strony błoto na drogach zamarzło, ale gdy już przyszedł mróz, był na tyle silny, że w niemieckich maszynach zaczęły zamarzać smary. Temperatura spadła średnio do minus 20 stopni. Problemem stało się działanie karabinów, a pod czołgami przed uruchomieniem trzeba było rozpalać ogniska. W listopadzie największym wrogiem niemieckich oddziałów słynących ze świetnego wyposażenia i doskonałej organizacji stawały się braki odzieży. Niemcy, mając doświadczenia z kampanii w Norwegii, wiedzieli oczywiście, czym jest zima i mieli zgromadzone zapasy specjalnie przygotowanego zimowego ekwipunku. Magazyny wizytował nawet sam Hitler.
tylko że zawiodła logistyka. Nie zostały one na czas dowiezione na wschód. Transporty wysłane do Rosji zawierały przede wszystkim amunicję, paliwo, czołgi i ciężarówki. Zwlekano z wysyłaniem zgromadzonych w magazynach zapasów ubrań, butów, odzieży maskującej, czapek czy kożuchów. Trzecia Rzesza nie miała też szczęścia. Zima przełomu roku 1941 i 1942 była jedną z najsurowszych w dekadzie. W połowie listopada, gdy temperatura spadła, a ziemia mocno zamarzła, niemieckie dywizje pancerne podjęły próbę ostatecznego ataku okrężnego na Moskwę. Opóźnienie to dało Sowietom czas na sprowadzenie dalszych posiłków, w tym rezerwistów i żołnierzy z Syberii oraz z nadwschodnich granic. Północne niemieckie okrążenie przyniosło największy sukces i zbliżyło się do miasta na odległość kilkunastu kilometrów. Niemcy byli na jego przedmieściach. Ich oficerowie mogli zobaczyć z daleka budynki Kremla. Choćby 2 grudnia jednostka zwiadowcza znalazła się w odległości mniej niż 10 km od stolicy. Był to jednak limit dla całego natarcia. Wyczerpane jednostki niemieckie były zamrożone w bezczynności i w głębokim śniegu. 5 grudnia Sowieci rozpoczęli niespodziewaną kontrofensywę. Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. Pomimo wezwania Hitlera do obrony każdego skrawka ziemi, Guderian i kilku innych wysokich rangą dowódców doradzali wycofanie się. Za to zostali zdymisjonowani. Rosjanom udawało się nawet niszczenie niemieckich formacji. Wściekły Hitler zdymisjonował wtedy nawet feldmarszałka Waltera von Brauschwitza i mianował siebie na jego miejsce. Operacja Barbarossa kończyła się niepowodzeniem. Pomimo poważnych strat zadanych Armii Czerwonej i rozległych zdobyczy terytorialnych, misja całkowitego zniszczenia radzieckiej siły bojowej i wymuszenia kapitulacji nie została osiągnięta. Późniejsze porażki, takie jak ta pod Stalingradem czy na Łuku Kurskim, były jedynie konsekwencją źle wyprowadzonych ciosów właśnie z tego starcia. Epilog. Początek końca. Już od ponad 80 lat na uczelniach wojskowych całego świata analizowane są pierwsze miesiące operacji Barbarossa. Największej i najbardziej krwawej kampanii militarnej w dziejach świata. Powstało na jej temat setki książek i opracowań. Często podkreśla się i czynniki obiektywne, takie jak temperatura mrożąca, tak samo miliony żołnierzy, jak i niemieckie maszyny będące podstawą sukcesu we Francji, albo zbyt duże odległości, inne niż w Europie warunki dróg. Rzadko jednak omawia się kwestie wyborów i błędów politycznego kierownictwa nad armią. W totalitarnym państwie, tak samo po jednej, jak i po drugiej stronie, kluczową rolę odgrywało poczucie nieomylności wodza i strach otoczenia przed jego gniewem. Hitler porównywany był często do Napoleona, który w 1812 roku rzucił wyzwanie Rosji i poniósł sromotną porażkę. Podobnie zresztą jak wcześniej szwedzki król Karol XII. Wszystkie trzy rosyjskie kampanie zakończyły się katastrofą. W 1708 roku Piotr Wielki zastosował taktykę spalonej ziemi, a 104 lata później Napoleon wprawdzie zajął Moskwę, ale zaczęli ją podpalać na rozkaz cara sami mieszkańcy. Nie wiadomo więc, jak zakończyłoby się wkroczenie Wehrmachtu do stolicy w roku 1941. A może faktycznie nie trzeba było wkraczać do Moskwy, by rzucić Stalina na kolana? Wystarczyło jedynie zająć latem żyzne pola Ukrainy, Zagłębie Donieckie i odciąć ZSRR od kaukaskiej ropy. Hitler, bardziej wierzący w swoją doktrynę niż w racjonalne argumenty, zapewniał naczelne dowództwo, że Rzesza musi tylko wyważyć drzwi wejściowe, a cały zgniły gmach runie. Czy zatem próbował wyważyć niewłaściwe wejście do sowieckiego imperium? Z pewnością też różnił się od Napoleona. Nie był doświadczonym wojskowym, a w trakcie kampanii, siedząc wygodnie w wilczym szańcu na Mazurach, był daleko od swoich żołnierzy. Milionów Niemców indoktrynowanych przez 8 wcześniejszych lat, którzy zostali wykorzystani przez system jako mięso armatnie. Koniec roku 1941 oznaczał początek końca Imperium Hitlera. Dziękuję Ci za obejrzenie odcinka, wkrótce kolejne. Jeżeli mogę Cię o coś prosić, to będzie to jedynie prośba o subskrypcję kanału i kliknięcie dzwoneczka.
To pozwoli mi tworzyć kolejne filmy dla Ciebie, a Tobie nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!